Dzień dobry. Dajcie znać, czy mnie dobrze widać i czy mnie słychać. Mam nadzieję, że tak. Widzę, że piszecie. Widać i słychać dobrze, super. Bardzo, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać po raz kolejny na webinarze w ramach programu Zaprogramuj Przyszłość, realizowanego przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog we współpracy z Politechniką Łódzką i finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dzisiaj przed nami kolejny webinar, na którym zajmiemy się kreatywnością i aplikacjami i narzędziami, które możemy wykorzystywać do tego, żeby rozwijać kreatywność, żeby robić różne kreatywne, fajne rzeczy, które mogą rozwijać i nas, i naszych uczniów. Więc mam nadzieję, że to będą dobrze spędzone 2 godziny, inspirujące i że ja trochę Wam pokażę, a Wy się zaangażujecie i będziecie też dzielić się z nami swoimi pomysłami i pracami. I co? Jest z nami Ola Kozubska, która pomaga mi w moderacji czatu i zaraz na pewno wrzuci link do listy obecności. I tu przypominam o wypełnienie listy obecności. Prosimy wszystkie osoby z projektów Zaprogramuj Przyszłość, tradycyjnie jak przy każdym webinarze. Więc za chwilę Ola nam wrzuci listę, więc tam wchodźcie. To zajmuje dosłownie 3 sekundy. Trzeba wpisać swoje imię, nazwisko, NUTS i adres e-mail. I nic więcej, więc do tego zachęcam i proszę. Pod koniec webinaru będzie link do zaświadczeń dla osób, które potrzebują na bieżąco zaświadczenia, bo jest w jakiś sposób, z jakiegoś powodu potrzebne, a jeżeli nie ma takiej potrzeby, żeby gromadzić każde jedno, to na koniec projektu będziemy wysyłać takie zbiorcze zaświadczenie o Waszym zaangażowaniu w projekt, o szkoleniach przeprowadzonych przez Was, godzinach z uczniami i o udziale w webinariach czy innych aktywnościach, które jeszcze będziemy proponować. No dobra, słuchajcie, to dzisiaj bez Mentimetra u mnie, mimo że zawsze, nie zawsze, ale lubię go i często go stosuję, ale pomyślałam, że co za dużo, to niezdrowo. Więc dzisiaj po prostu chciałabym Was zapytać, żebyście napisały w czacie, z czym Wam się kojarzy kreatywność, czym według Was jest kreatywność. Chwilę poczekam, zanim zacznę mówić więcej. Praca, działanie. Tworzenie, wymyślanie, wyrażanie siebie, pomysłowość. Rozwiązywanie zagadek, otwartość, pomysłowość jeszcze raz, twórczość, gotowanie, super, pomysłowość, granie na instrumentach czy granie w gry, Patryk, wyobraźnia, inspiracje, myślenie prowadzące do wymyślania oryginalnych i stosownych rozwiązań, granie w gry, zdalne nauczanie, zdecydowanie to jest kreatywność. Coś z niczego, rozwijanie i chęci. Ciekawe pomysły. Super, no właśnie, znaczy kreatywność trochę się wymyka definicji. I to też widać w Waszych odpowiedziach, jest ich bardzo dużo. Była jedna odpowiedź mówiąca o tym, że wymyślenie czegoś oryginalnego i twórczego. Ostatnio są spory na ten temat, mówiące o tym, że że wymyślanie nowych, takich oryginalnych rzeczy, których jeszcze nikt nie wymyślił, może być ograniczone. I że czasami my mogliśmy o tym nie wiedzieć. I to jest nowe dla mnie, ale nie musi być nowe dla świata. Mi się kreatywność, takim moim pierwszym skojarzeniem jest z jakąś takim trochę różnorodnością i szaleństwem twórczym i stąd też tło tego slajdu, tych przeplatających się ze sobą barw, bo to jest moje pierwsze skojarzenie z kreatywnością.
Ale zdecydowanie to wyrażanie siebie może być bardzo różne. Pisaliście o gotowaniu, ktoś pisał, że to jest kreatywność, ktoś pisał o graniu w gry, że to jest kreatywność, że to jest sztuka, robienie coś z niczego i tych dróg na wyrażanie swojej kreatywności jest przeogromnie dużo. My dzisiaj się skupimy na takich aplikacjach i narzędziach, które cyfrowo pomagają nam w naszym takim kreatywnym wyrażaniu, kreatywnym pokazywaniu, co możemy robić. I nie wiem, czy mieliście szansę w maju uczestniczyć i w naszych wyzwaniach związanych ze Scratch, miesiącem Scratcha. To jeszcze Żaneta, poprosimy o maila na adres kontakt@cyfrowydialog.pl w tej sprawie. Czy mogłyście brać udział w naszych wyzwaniach Scratcha i w Scratchowym miesiącu i czy śledziliście filmy z Mitchem Reznikiem, które publikowaliśmy z tym związane? Mitch Reznik, czyli jeden z twórców aplikacji Scratcha i Scratcha Juniora, on wraz ze swoimi współpracownikami opracował taką metodę kreatywnego uczenia się, która mówi o 4P z języka angielskiego, to jest Project, Passions, Peers and Play. Po polsku nie ma 4P, bo są projekty, pasje, grupa rówieśnicza i zabawa, ale wciąż jest nam bliskie to 4P. I pokażę Wam jeden z tych filmików, ale do naszej strony prowadzi ten QR kod, o których też za chwilę powiem, jak takie QR kody możemy tworzyć i do czego je na przykład wykorzystywać w pracy z uczniami, albo co oni mogą zrobić i zakodować w takich QR kodach. I wszystkich tych filmów oczywiście nie będziemy oglądać, bo one trwają tam powyżej, one są krótkie, każdy trwa tam 5 do 7 minut, ale jest ich łącznie 5, bo jeszcze jest jeden o kreatywnym społeczeństwie, więc obejrzymy sobie jeden wprowadzający w tą metodę, mówiący też o Scratchu i w jaki sposób Scratch jest narzędziem do rozwijania kreatywności. Ja o Scratchu dzisiaj nie będę już potem więcej mówić i Wam go pokazywać, bo na pewno go znacie i też na ten temat jeszcze na pewno przed nami kolejne webinary w przyszłym roku szkolnym. Dobra, słuchajcie, to żeby już nie przedłużać, to oglądamy. Dajcie znać, czy już widzimy Micha, równie dobrze jak ja. Tak. Dobra, to ja tu nie będę mogła pewnie ustawić napisów, czyli musimy zrobić jednak inaczej. Dobra, idziemy do udostępniania w ten sposób. Widzicie, prawda? Wszystko jest ok. Potwierdźcie mi na czacie. Nie widać jeszcze, tak. Nie, nie. Kręci, kręci. To chwilę poczekamy, żeby przestało kręcić. Jest, ładuje się. Jest, jest, jest. Jeszcze jedno jest i puszczam. Damian dał znać, że jest. Dobra. Słuchajcie, to jest filmik. One są po angielsku, ale są z polskimi napisami. To krótka tylko przypominajka. Napisy włączamy tutaj po lewej stronie. Po prawej stronie. Po tej drugiej lewej. Po prawej stronie włączamy napisy albo wyłączamy. U mnie są napisy angielskie z automatu. Na zębatkę klikam w ustawienia i zmieniam na język polski. To tylko krótkie przypomnienie, żeby się nie martwić, gdzie tego szukać.
I'm at the Lego House in Billund, Denmark, where children and their families can come to build and play and learn with Lego bricks. At the center of Lego House is this giant tree of creativity. It showcases the history and the creative possibilities of the Lego brick. What I think I love most about the Lego brick is the way that it sparks the imagination. As I've traveled around the world, I've seen children use Lego bricks in so many different types of projects. I remember visiting Hong Kong and seeing a group of kids making an amazing amusement park with spinning carousels and dramatic roller coasters. And I visited rural Uruguay, and I saw kids building a sugarcane farm with automated farm equipment based on machinery that they'd seen in their local community. In the United States, I saw a girl who was building a Lego house for her pet gerbil with a sensor-controlled automated door to let her gerbil in and out during the day. Now, as kids work on projects like that, they're learning about engineering concepts and building skills. They're learning about structures and stability, gearing mechanisms, mechanical advantage. But even more important, much more important, they're learning about the process of working on projects. They're learning about how to start with an inkling of an idea and then carrying through to a finished product. They're learning the strategies for coming up with new ideas, testing them out, getting input from others, and then continually refining their ideas and projects. I sometimes think about that project design process as a spiral, somewhat like the spiraling staircase here at the Lego Tree of Creativity. As children work through this creative learning spiral, they start by imagining what they want to do and then creating something based on their ideas. They play with their creations, they then share their ideas and creations with others, and then they reflect upon their experiences, which leads them to start imagining new ideas and new creations. So the process starts all over again, another loop in that continuing spiral. You know, as children go through that spiral, they're learning to think creatively, to reason systematically, to work collaboratively. And those are essential skills for everybody in today's society, and even more so in tomorrow's society. Now, there's some educators who are skeptical about this project-based approach to learning. They think it's better to start by teaching kids some basic skills and basic concepts, and then let them use those skills and concepts in a project. But I don't think that's right. In my mind, it's best to let kids learn those concepts and skills in the process of working on a project, through working on a project, while working on a project, not before working on a project. In this project-based way, it's going to be more... Zacina się, dlatego przerwałam. Dźwięk nadęża, więc pewnie napisy nie nadążają, ale już Wam wrzucam link do obejrzenia później do końca. Jak Was zainspiruje Mitch, to zachęcam też do obejrzenia pozostałych filmów z idei dotyczącej idei kreatywnego uczenia się. Ten, który rozpoczęliśmy, to jest mówiący o projektach i wprowadzający nas w to drzewo kreatywności, w spiralę kreatywności, o której mówił Mitch, mówiącym o tym, że na początku dzieciaki mają sobie coś wyobrazić, wymyślić, co w ogóle oni chcą stworzyć. Potem przejść do tworzenia, do testowania, do współpracy i do refleksji nad tym, co zostało stworzone. I o tym opowiada w tych swoich krótkich filmach, więc je Wam zostawiam i do nich zachęcam, żebyście obejrzeli również je w wolnym czasie. I to, na co zwraca uwagę, to że no właśnie ta idea kreatywnego myślenia się i opierania się na projektach, z czym te projekty mogą być bardzo różne. On zaczął opowiadać o klockach Lego i o tym, że bardzo lubi obserwować, co dzieciaki budują z klocków Lego i że trochę w zależności od tego, co widzą dookoła siebie, te budowle mogą być bardzo różne, bo gdzieś w wysoko rozwiniętej Azji widział budowle
która była jakimś zaawansowanym, wesołym miasteczku, a w Urugwaju to była farma jakaś zwierzęca, ale też zaawansowana z różnymi przekładniami i tak dalej. Więc zaczynają dzieciaki od prostych klocków, ale zaczynają się zastanawiać, co z nich stworzyć, jakie przetworzyć i jakie wykorzystać. I w podobny sposób działa Scratch. Scratch, który jest takim bloczkowym językiem programowania, w którym dzieciaki wybierają, które bloczki w jaki sposób chcą połączyć i mogą z nich tworzyć przeróżne projekty, jeżeli im damy taką szansę. I to, o czym jeszcze mówi Mitch w tym filmie i w kolejnych, to, że właśnie projekty i tworzenie projektów pozwala nam się uczyć i rozwijać to nasze kreatywne myślenie, ale równie ważna jest pasja. To, żebyśmy, że w tym kreatywnym myśleniu, kiedy rozwijamy swoje pasje, kiedy podążamy za naszymi zainteresowaniami, to możemy wtedy się wznieść na wyżyny, bo nie każdy z nas musi być super na przykład grafikiem, muzykiem, nie każdy będzie malował, ale każdy znajdzie swoją ścieżkę rozwoju i swojego wyrażania kreatywności. Grupa rówieśnicza, czyli to miejsce, w którym się znajduję, bo możemy się uczyć od siebie nawzajem i możemy dzielić się ze sobą kolejnymi pomysłami i wspólnie, czy będę mówić o programowaniu w notatniku? Nie, nie będę mówić o programowaniu w notatniku. Będę mówić o aplikacjach, które pozwalają nam bardziej rozwijać kreatywność związaną z właśnie z grafiką, z muzyką, z pomysłami w tę stronę. Nie znam się na programowaniu w notatniku, więc nie mogę o tym dzisiaj powiedzieć. I Mitch mówi nam też o zabawie, o tym, że ta kreatywność rozwija się też w zabawie, bardzo różnej. Ten czwarty film jego mówi o tym, że są dwa rodzaje zabawy. Są takie, gdzie dzieciaki są dużo bardziej ograniczone i zamknięte, jak w kojcu na przykład, i wtedy mają mniejsze perspektywy do tego, żeby swoją kreatywność rozwijać, a drugą zabawę przyrównuje do placu zabaw, kiedy ta przestrzeń jest dużo mniej ograniczona niż na przykład w kojcu i mogą robić dużo więcej pomysłów, realizować, wymyślać swoich zabaw. Ktoś z Was napisał, że kreatywność to jest wymyślanie czegoś z niczego. I tak trochę jest z dzieciakami, że możemy je zarzucić różnymi zabawkami i różnymi pomysłami i inicjatywami, tylko to kończy się czasami tym, że dziecko weźmie jedną zabawkę i już chce kolejną, i znowu kolejną. A ta kreatywność, rozwijanie tej kreatywności wymaga też czasami i czasu, i nudy. Tego, żeby z czymś pobyć dłużej, żeby z tym obcować i zobaczyć, co więcej mogę z tym zrobić. I wtedy się okazuje, że najprostsza drewniana łyżka może być super zabawką i dać nam tysiące różnych możliwości, w które możemy się poruszać. I teraz, czy technologie mogą nam pomóc w rozwijaniu kreatywności, czy mogą być takim motorem do tego, żebyśmy coś mogli robić z niczego czasami, a czasami z czegoś, co już mamy, bazując na naszych kompetencjach i przeszłych doświadczeniach? Myślę, że tak. I tutaj przychodzą nam też z pomocą twórcy różnych narzędzi i aplikacji, którzy nam ułatwiają czasami to, żebyśmy nie musieli tworzyć czegoś całkowicie z niczego, tylko żebyśmy mogli wykorzystać już jakiś kawałek, który ktoś stworzył, ale zremiksować go całkowicie od początku. I teraz, jakie mamy narzędzia, które możemy wykorzystać i które nam się mogą przydać w pracy z uczniami, zarówno w nauczaniu zdalnym. Jeżeli ktoś ma namiary na dobrego foniatrę albo kogoś, kto umie pracować z głosem, to ja potrzebuję, bo po 20 minutach mówienia już mi tracę głos.
zarówno w nauczaniu zdalnym, jak i w nauczaniu stacjonarnym, kiedy już wrócimy bezpośrednio do klas i wszyscy będziemy spotykać się z uczniami, uczennicami na co dzień. I pierwsze super proste narzędzie, być może z niego korzystacie, takiego czy innego, to jest, słuchajcie, prosta tablica. Prosta tablica. Na przykład ta, którą ja wam wrzucam w tej chwili na czat. To jest link w ogóle, a tu już was zachęca, już was zaproszę do współpracy na mojej tablicy. Jak wejdziecie w ten drugi link, który wam wysłałam, to będziecie mogli pisać po mojej tablicy. Na przykład zacznijmy od napisania swojego imienia. Zobaczmy, ile nas tu jest. Już widzę, że pierwsze osoby się pojawiają. Ewa, Bea, Bartek, Pastuch, Mania, Marta, Żo. Tego nie musicie widzieć. Słuchajcie, tutaj podpowiedzi teraz, bo mamy czarno na tej tablicy poza Patrycją albo Patrykiem, który Patty na kolorowo, to się Basia pojawiła też na czerwono. Po lewej stronie na tablicy jest taka paleta. Jak w nią klikniemy, to możemy zmienić kolor naszego pisaka i na przykład rysować na kolejnym kolorze. Pod spodem mamy narzędzie, o, ktoś nam wymazał wszystko, ale możemy też zwiększyć grubość naszego mazaka. Możemy rysować strzałki. Moja wielka strzała. Możemy wymazać wszystko. Możemy wstawać kształty. Możemy pisać po tej tablicy albo dokładać postity. Możemy też załadować jakieś zdjęcie, slajd z prezentacji i tak dalej. I pisać i drukować. I zobaczcie, to ja was poprosiłam o wrzucanie waszych imion. Ja też mogę przesunąć wszystkie wasze rysunki do góry. I mamy teraz prostą tablicę. I słuchajcie, teraz spróbujcie coś narysować. Już nie piszmy swoich imion, tylko narysujmy coś. I to jest najprostsza rzecz, nie? Ja tu nie wymyśliłam żadnego ćwiczenia, ale jestem pewna, że wy pracujecie z uczniami, uczennicami, więc macie mnóstwo też sposobów, ale też potrzeb czasami na wykorzystanie tablicy, ale samo takie wrzucanie tablicy nawet do takiego trochę bazgrolenia czy rysowania, nie wiem jak często rysujecie podczas jakichś spotkań czy rozmowy telefonicznej, na przykład zdarza wam się wziąć kartkę i długopis i robić jakieś maziaje mniejsze, większe, etc. I jak włączymy taką tablicę nawet na takim spotkaniu czy z uczniami, czy z dorosłymi i umożliwimy takie rysowanie, to okazuje się, że mogą powstać bardzo zaawansowane prace. Jasne, że jak pracujemy z uczniami, to pewnie dobrze by się było umówić
na jakieś zasady, że nie zmazujemy czyjejś innej pracy albo podzielić tą tablicę w jakiś sposób, ale to jest też pytanie, czy właśnie chcemy ograniczać, czy po prostu zobaczyć i na przykład umawić się na temat, że słuchajcie, dzisiaj rysujemy wiosnę, na przykład, albo lato, bo w zasadzie już zaraz lato, i zobaczyć, co z tego rysunku wyszło. Jak wejdziecie na stronę, to jest pytanie, jak wysłać komuś tablicę, by była ode mnie moja, to już mówię, o ile dobrze zrozumiałam pytanie. Jak wchodzicie na tą główną stronę, słuchajcie, to teraz to jest tablica bezimienna tutaj, ale mogę jej zmienić nazwę, na przykład na moja tablica. I jest już moja. I do niej mogę zapraszać osoby, klikając tutaj na zielony kwadracik, zapraszam osoby i albo robię to przez link, albo na przykład przez QR kod, który mogę wygenerować dla uczestników, uczestniczek, żeby taki QR kod sobie zeskanowali. Teraz coraz częściej mamy takie aplikacje wbudowane w telefony, a jeżeli nie, to można taką aplikację pobrać. Nie będę wam wrzucała nazw tych aplikacji pozwalających na odczytywanie QR kodów, jest całe mnóstwo, więc każdy znajdzie dla siebie, warto ją mieć, bo coraz częściej w przestrzeni publicznej te QR kody są obecne, więc w ten sposób dzielimy się tablicą. Ja was zaprosiłam do edytowania, ale mogłabym was zaprosić, tylko nie mogłabym, bo to jest wersja premium, której nie mam. W wersji premium, za którą musielibyśmy zapłacić, możemy tylko do oglądania udostępnić. I taką tablicę mogę sobie na koniec zapisać albo w postaci PDF-a, albo jako zdjęcie i mieć taką pamiątkę, albo po prostu rezultat pracy w danym dniu. Ktoś nam dużo zmazał z tego, co narysowaliśmy, więc ta abstrakcja jest dosyć taka z białym tłem, ale mamy, zobaczcie, i kot się pojawił, i kwiatek, to już jest narysowanie, i tu mamy kota i słonia. Więc to jest zdjęcie, które pobrałam w momencie, kiedy przed chwilą, jak wam pokazałam. Ania, jak przesłać dzieciom? Jeszcze raz, zielony przycisk na górze, invite, klikamy w niego i mamy tutaj z automatu w wersji darmowej pozwól wszystkim edytować i tutaj kopiujemy ten link zielonym przyciskiem i wysyłamy go do dzieciaków. Albo pobieramy QR kod i wysyłamy QR kod, jeżeli mają aplikacje, które pozwalają odczytywać QR kody. Więc prosta rzecz, myślę, że do wykorzystania zarówno do rozwijania kreatywności, jak również do po prostu pracy z dzieciakami. I jak widzicie, ona pewnie nie wszystkim, bo tych tablic generalnie jest też mnóstwo takich narzędzi, które pozwalają. Ja wybrałam to też ze względu na te opcje edycji, których jest kilka, bo one są różne. Ale ich jest ileś, więc jeżeli macie potrzeby i ta nie spełnia waszych wszystkich potrzeb, to jak wrzucicie sobie tablicę online, to na pewno odnajdziecie taki link, który wam wrzuci kolejne narzędzia, które w ten sposób można wykorzystywać. Dobra, słuchajcie, zamykam tablicę. Nie będzie już rysowania, ale będziemy robić kolejne rzeczy za chwilę. Kolejna rzecz, QR kody, o których QR kodami możemy na przykład udostępnić tablicę. Wszędzie mam reklamy, muszę je
zamykać. Ale QR kodami możemy udostępniać no w tej chwili prawie wszystko. To znaczy coś, co umieścimy w internecie, QR kodem możemy zaszyfrować i ono może nas przekierowywać do jakiegoś tekstu, może nas przekierowywać do strony internetowej, może być wizytówką, może nas przekierowywać do jakiegoś zdjęcia. QR kody spotykamy na przykład w przewodnikach albo bardzo często w przestrzeni publicznej, jak jest właśnie jakaś tablica o danym miejscu, chcemy się dowiedzieć więcej, jest tam QR kod, który nam pokazuje, co więcej możemy zrobić. Na przystankach Renata pisze, dokładnie tak, bardzo często na produktach, różnych produktach, możecie wziąć pierwsze, co macie pod ręką i sprawdzić, czy tam nie ma przypadkiem QR kodu. Są na przykład książki, tak zwane książki multimedialne, które niby są książką taką papierową, ale zawierają już QR kody, które nas przenoszą, żebyśmy coś na przykład doczytali albo żebyśmy obejrzeli jakiś filmik. Więc QR kod to jest po prostu taki mały kod, mały kwadracik, w którym jest zakodowana jakąś wiadomość, którą odkodowujemy za pomocą dedykowanej aplikacji. Tych aplikacji do odkodowywania QR kodów jest bardzo dużo. Musimy mieć oczywiście do korzystania z nich internet. I teraz dwa takie generatory chcę Wam pokazać, takie do wykorzystania ewentualnie przez Was, gdybyście chcieli na przykład w ten sposób zakodować dzieciakom jakieś zagadki, albo żebyście razem z dzieciakami przygotowali na przykład plakaty na temat jakiegoś wydarzenia, gdzie ten QR kod jest tylko narzędziem do tego, który pokazuje coś, ale poza takimi prostymi QR kodami, jak tutaj, gdzie generuje nam się, zobaczcie, tylko kwadracik czarno-biały, są też takie generatory, które pozwalają na trochę bardziej zaawansowaną edycję. Co to znaczy? Wrzucam Wam kolejny link do drugiego generatora i zobaczcie, tutaj to mogę zamknąć, bo przecież wy widzicie, co ja udostępniam. Tu mogę wrzucić, tak, do jakiej strony? Będziemy linkować do mojej, do naszej strony cyfrowego dialogu, ale możemy zrobić, żeby ten QR kod był bardziej może kreatywny, a może po prostu ładniejszy. Możemy wybrać kolory, bo QR kod nie musi być wcale czarno-biały. Więc jeszcze raz, od początku. Wchodzimy na tą stronę, którą Wam wysłałam. Jeżeli chcemy, tu na górze wybieramy, do czego chcemy linkować. Tu mamy stronę www, czy do jakiegoś tekstu, który chcemy zakodować. Możemy wysłać, znaczy zakodować tak adres e-mail, numer telefonu, lokalizację, stronę na Facebooku, na Twitterze, kanał na YouTubie i tak dalej, ale ja zostanę przy tej naszej stronie www. Dalej mamy set colors, gdzie mogę wybrać kolory. Tu sobie zmieniam, mamy logo takie niebieskawe. Ja teraz nie będę dokładnie sprawdzać, który to jest nasz kolor, trochę tak strzelę i wybiorę, może być pojedynczy kolor, single color, tu kliknęłam, albo mogę zrobić color gradient, żeby było kilka i też mogę wybrać, czy on jest taki linearny, się przechodzi, czy nie. Chcę, żeby był linearny, ale mi się nie zmienia, dobra. Wybieram kolor tła. Też pod spodem, co będziemy mieli, zrobimy takie jaśniusieńkie. Tylko on nam od razu mówi, że musi być wystarczający kontrast. Bo ważne jest przy skanowaniu QR kodów, ważne są te cztery punkty. Ten trzy w rogach, one są oznaczone takimi większymi kwadratami i ten tutaj. I w nich jest przede wszystkim kodowana wiadomość. Na nich się fokusuje ogniska, nasze
aparat i przekierowuje nas do kolejnej, do danego tekstu, więc te wszystkie elementy muszą być widoczne. Dobra, zrobimy biały, żeby nie było problemów z kolorami. I mogę na przykład dodać logo, słuchajcie. Klikam Add Logo i Upload Image. Wybieram jakiś obrazek. Tu mogłabym wrzucić swoje zdjęcie, ale ja włożę, słuchajcie, logo naszego stowarzyszenia. Mogę usunąć background pod logiem, tło pod logiem, tak żeby ono było dobrze widoczne. To wam pokażę zresztą, co się, jeżeli nie kliknę tutaj, co się wydarzy. Mogę też zdecydować o wyborze tych kształtów moich, tych pikseli, które są na kwadracików, które są w QR kodzie i ramek na tych dużych elementach. Okej. I tworzę swój... Ach, co się wydarzyło z moim obrazkiem? Zniknęło, bo kliknęłam, widzicie, za szybko kliknęłam tutaj w template'y, czyli w szablony i wszystko, co wgrałam, się zniszczyło, ale już teraz będzie... Szybko. Jeszcze raz wgrywam logo, zmieniam kolory. Logo mam dodane i klikam tutaj na zielonym Create QR Code. I zobaczcie, jak wygląda mój spersonalizowany niebieski QR kod. Sprawdzę, czy działa, słuchajcie. Też możecie sprawdzić, jak macie pod ręką czytnik QR kodów. Działa. I dalej go pobieram, na przykład jako obrazek PNG, czyli klikam w ten niebieski duży przycisk. I dalej z tym obrazkiem, z tym zdjęciem mogę już zrobić, co bym tylko chciała. I tutaj raz, że to jest po pierwsze kreatywnie możemy się zastanowić, co chcemy zakodować i co chcielibyśmy przekazać, ale tutaj możemy też stworzyć, żeby ten nasz sam QR kod, możemy go personalizować i indywidualizować tak, żeby był na przykład bardziej zachęcający albo bardziej spójny z tym, co na co dzień, czym się na co dzień zajmujemy, albo żeby nas jak najbardziej wyrażał. Więc zachęcam do tworzenia waszych QR kodów. Możecie w ten sposób wrzucić dzieciakom albo na przykład kolejną pracę domową, albo zadanie, albo jakiś challenge. To, co zrobicie, to zależy tylko od was. I słuchajcie, kolejne narzędzie to jest taka strona, która pozwala nam układać historyjki obrazkowe. Copy, paste, design. Świadectwa zakodujemy, pisze Ewa. No właśnie, może być. Słuchajcie, ja tutaj zakodowałam taką historię. Napiszcie, co, jak myślicie, znaczy jak nie myślicie, bo to nie ma jednej dobrej odpowiedzi, każda odpowiedź jest dobra, ale jak odczytujecie ten zakodowaną historyjkę przeze mnie? Na czacie piszcie. Widzicie, prawda? Dobrze widzicie. Już sprawdzam, ale powinniście widzieć. Dziecko się urodziło, pisze Bartek.
Co jeszcze się wydarzyło w tej krótkiej historyjce? Dokąd zmierza wasza wyobraźnia, patrząc na te kilka symboli? Narodziny dziecka i podróż w świat. Wstałam rano i ucząc, idąc do pracy, zapewne spotkałam płaczące dziecko. Anna pisze, że zastanawia ją ta karetka. Koronawirus. Jesteśmy częścią tego świata, Beata. No właśnie, zobaczcie, ten sam rysunek, te same symbole, a każdy z nas może zobaczyć co innego. I to jest zadanie jak najbardziej na rozwijanie kreatywności, którą możemy wykorzystać tą stronę w... Ewa pojechała do pracy Fiatem, super. Którą możemy wykorzystać na dwa sposoby co najmniej, a tak naprawdę to myślę, że tych sposobów jest dużo, dużo więcej. Pierwsza to właśnie, że zaraz Wam pokażę, jak te symbole się odnajduje i umieszcza na tej tablicy, ale na przykład kodujemy sobie jakąś historyjkę w obrazkach i zachęcamy naszych uczestników, uczestniczki, żeby nam opowiedzieli o tym, co się dzieje w naszej historyjce, na naszym obrazku, co oni widzą. Możemy się w ten sposób też rozwijać oczywiście umiejętności językowe i polonistyczne, możemy się mówić, że to mają być 3 zdania albo 5 zdań, w zależności od tego, czy pracujemy z młodszymi dzieciakami, czy ze starszymi. I one się będą prześcigać w tym, co stworzą i co opiszą i na pewno nas zaskoczą tym, co stworzyli. Drugi sposób, więc i teraz jak wybrać? Wchodzicie na tą stronę, tu wam przed chwilą wrzuciłam link, zrobię to jeszcze. Tak, Anna już właśnie pokazuje, jaka jest droga tworzenia. Wchodzicie na stronę, jeszcze raz Wam wrzucę link, też oczywiście na zakończenie webinaru wrzucę Wam wszystkie linki, więc jak któregoś nie zdążyłyście skopiować, to totalnie się nie martwcie, bo będzie na to czas. Tu można się zalogować, ale też nie ma takiej konieczności, żeby tworzyć konto na tej stronie, żeby z niej korzystać. Otwiera nam się, jak na nią klikniemy, to zniknie moja historyjka. Jak zrobię odśwież stronę, to wchodzę w taką prostą, click here to start, czyli kliknij tu, żeby rozpocząć. No więc klikam w czerwony przycisk. Mam białą tablicę i teraz po tej tablicy mogę też rysować. Zrobiłam Ctrl-Z, żeby cofnąć. Mogę coś zaznaczyć, to będzie taki bardziej przezroczysty pisak. Mogę narysować kwadrat. Mogę pisać. Proś. Mogę dodawać strzałki, gwiazdki, słuchajcie, i różne inne ikonki, jest ich tutaj bardzo dużo. I żeby dodać taką ikonkę, wynajduję ją sobą, która mi się pojawia. Tu są te czarno-białe ikony, na przykład mamy, słuchajcie, samochód. Wanna. I tort. I co to jest za historia? Ja jeszcze nie wiem, ale zaraz wymyślę. Ale oczywiście, więc to może być tak, że wybieramy te symbole na chybił trafił i zaczynamy tworzyć, zaczynamy się zastanawiać, co to, jak umyję to samochód, dostanę tort. Renata, może tak być. Więc po prostu klikamy w dany symbol, on nam się pojawia tutaj na środku i możemy go dowolnie przesuwać, możemy go powiększyć, pomniejszyć. Teraz się bardzo powiększył i nam zniknął.
jeszcze raz go muszę tutaj nam umieścić. Żeby powiększyć, pomniejszyć, klikam na ten czerwony kwadracik w którymś z rogów i z prawym przyciskiem myszy powiększam i pomniejszam, poszerzam albo zwężam, to wtedy tą linią boczną, na nią muszę najechać, na linię dolną albo górną mogę podwyższyć albo obniżyć, zmniejszyć wysokość i mogę obracać dookoła własnej osi te nasze dodane przez nas symbole. Usuwam po prostu przyciskiem delete. Potem mamy emoji. O emoji też będziemy za chwilę mówić i tworzyć nasze własne emoji. Jak tutaj klikniemy, słuchajcie, to one są kolorowe. W odróżnieniu do tych ikonek mamy kolorowe i możemy sobie przeglądać i wybierać. Po prostu klikamy i ona się pojawia na naszej tablicy. Możemy dowolnie przestawiać. Jeszcze jeden. Jakąś flagę może? Niebieskie kółko. Więc dwa sposoby. I tu możemy też zmienić czcionkę naszego napisu, tego co będziemy pisać, jest ich cztery, więc nie są bardzo zaawansowane, ale możemy w różny sposób pisać. Możemy zmienić tło tutaj na ten biały kwadracik. Zmienia nam tło naszej tablicy. I tutaj wyczyści nam to, co do tej pory przygotowaliśmy. Zrobię biało. I na dole, w prawym dolnym rogu, mogę pobrać to, co zrobiłam. I on nam się pobiera w postaci PNG, czyli takiego zdjęcia, które stworzyliśmy. Czemu ja tu mam ten... Tu mi wpadł ten, zobaczcie, czarny kwadrat i nie mogę się go pozbyć. Powiększałam. Musiałabym wyczyścić. O, dobra. I teraz mogę tworzyć od początku. Czasami jest tak, że coś nam wpadnie. I co z tym zdjęciem możemy zrobić? Ania, a co możemy zrobić z tym zdjęciem? Jak myślisz? Jak myślą inni? Jak na przykład przygotujemy taką krótką historyjkę obrazkową, to co możemy z nim zrobić? Wysłać dzieciom. Dokładnie, możemy wysłać dzieciom i zaprosić je do tego, żeby opisały nam swoimi słowami, co to jest za historia. Drukarek w szkole brak, ale nie musimy drukować, bo możemy to wyświetlić na tablicy, czy możemy wyświetlić nawet na ekranie komputera. Możemy skorzystać z pracowni multimedialnej. To jest, każda szkoła ma inne warunki, więc wiem, że nie wszędzie są tablice i nie wszędzie jest dostęp do pracowni komputerowej. No ale nie każde rozwiązanie też będzie dla każdego. Jak zapisać jeszcze raz? Klikam tutaj po prawej stronie na dole, jest taka strzałeczka i jak na nią klikam, to się zapisuje. Więc mogę wysłać taką historyjkę do uczniów, ale mogę też albo na zajęciach, albo nawet w czasie nauki zdalnej wysłać im
ten link i poprosić, żeby oni zakodowali swoje historie. Czyli na przykład możemy sami ułożyć jakąś historyjkę, nawet prostą. Nie wiem, najprostsza, jaka mi przychodzi do głowy w tej chwili, to że Ala ma kota, a kot ma Ale, ale może poszukajmy czegoś bardziej zaawansowanego i poprosić dzieciaki, żeby zakodowały nam tą historię w obrazkach. I na przykład potem wymienić je między sobą, na przykład przygotować dwie czy trzy takie historyjki, wysłać kilku grupom uczniom, a potem wymienić je między sobą i zobaczyć, w jaki sposób je odkodują i co oni odnajdą w tych obrazkach przygotowanych przez inne osoby. Proste narzędzie, ale znowu dające nam bardzo dużo. Ono nie ma możliwości takiej kolaboracji, żeby udostępnić i żebyśmy wszyscy razem pracowali na tej tablicy, ale osobie, która chciałaby coś przygotować, pozwala też na zrobienie bardzo wielu rzeczy w zależności od tego, co ją kręci i w którą stronę chce się rozwijać. Tak jak pokazywałam wam, że możemy zmienić tło tutaj, to jak wybieramy, jak chcemy na przykład rysować, to zobaczcie, też można zmienić kolor ołówka w tym samym miejscu. Czyli tym kwadraciku tutaj na dole. To były, słuchajcie, pierwsze trzy narzędzia takie deskopowe, czyli z których korzystamy przez przeglądarkę, tablice, QR-kody i obrazkowe historyjki. A teraz mam dla was trzy narzędzia, z których będziemy korzystać trzy, a nawet cztery, z których będziemy korzystać, wykorzystując nasz telefon komórkowy. I mam nadzieję, że słuchajcie, aplikacja dzisiaj nam nie spłata figlów. Ania jeszcze pisze, że liczba obrazków jest dość ograniczona. Ja nie odkryłam, czy tam można wstawiać swoje obrazki. Na pewno w tej wersji podstawowej nie. Nie wiem, co się wydarzy, jak się zalogujemy, bo ja z niej korzystałam tylko w tej wersji takiej bez logowania się. Tu jest też opcja utworzenia swojego konta i być może wtedy jest więcej opcji, to trzeba by było zbadać. Chociaż on tutaj pisze, że nie, że tylko będą zapamiętywane nasze obrazki i nie będzie strony takiego ładowania się strony. Więc no to jest pewne ograniczenie. Jest bezpłatne, jak najbardziej. Ja pokazuję wam bezpłatne narzędzia. Dobra, słuchajcie, próbujemy, czy mój telefon się pokaże. Jest! Widać. Dobra, to tylko chyba zrobię tak, żeby tam nic nam w tle nie przeszkadzało. O, właśnie. Potwierdźcie, czy widzicie, bo wydaje mi się, że powinno być ok, ale napiszcie, że wszystko widać dobrze i że dobrze mnie słychać. Nie widać, Dorota pisze. Kręci, ładuje. Dobra, to miejmy nadzieję, że załaduje. Jest, dobra, super, bardzo się cieszę. Bo to wiecie, zawsze z tymi narzędziami. Tu mamy, zobaczcie, stronę cyfrowego dialogu, którą otworzyłam z QR-kodu, który wcześniej przygotowałam. To od razu wam pokażę na naszej stronie. Nie wiem, czy znacie już naszego EduBota, naszą Edzie. Jak wejdziecie na naszą stronę, to będziecie mogli z nią porozmawiać i zadać jej różne pytania. Ona się też wciąż uczy i dodajemy do niej kolejne odpowiedzi. I zobaczcie, tu jedno z pytań, co to jest wirtualna tablica. I dostajemy informacje o tym, w jaki sposób możemy łączyć się z uczniami i z jakich tablic możemy korzystać.
Tu są inne też propozycje niż ta, którą ja Wam pokazałam przed chwilą. Ale tych pytań, które tu są, jest bardzo dużo. Możecie też zadawać kolejne, które Wam się pojawią. To będziemy szukać na nie odpowiedzi. Dobra, słuchajcie. Pierwsza rzecz, którą chciałam Wam pokazać, może bez reklam, to są, słuchajcie, zwierzęta w 3D. Czy spotkaliście się już ze zwierzętami w 3D w wyszukiwarce Google'a? Nie, Ania pisze, nie, nie, nie. No to, to super, to teraz się spotkacie. Ewa pisze, że tak. Słuchajcie, to jest opcja, która działa w smartfonach, też nie we wszystkich. Niektóre jeszcze nie mają wbudowanej tej funkcji, więc po prostu musicie sprawdzić w swoim smartfonie. Ale to jest super proste. Otwieramy przeglądarkę. Ja korzystam akurat z Safari. Wpisuję sobie jakieś zwierzę. Ich jest podobno 100, tak słyszałam. Ostatnio rozmawiałam z Agnieszką Chomicką-Bosy, pewnie części Was znanej, to jest trenerka, która pracuje z nami w Łodzi, ona odnalazła 20 parę, ale trzeba po prostu szukać. Google też dodaje kolejne. Ja wpiszę takiego, którego wiem, że na pewno jest i to jest kot. Wpisuję po prostu w wyszukiwarkę kot, wyszukiwarkę w smartfonie. Klikam idź, czy wyszukaj. Patrzę, co mi się wyszukało i najpierw mam jakieś podstawowe informacje, a pod spodem, zobaczcie, mam opowieść i taką informację. Zobacz, jak wygląda kot domowy naturalnej wielkości. Klikam wyświetl w 3D. I słuchajcie, szukamy kota, on się już tutaj pojawia, to musi być dobre oświetlenie. Spróbuję, o słuchajcie, zobaczcie, przyszedł kot do mojego mieszkania. Trochę mi siedzi na stole, mogę go oddalić. Mogłabym tu spróbować obok, sama jestem, słuchajcie, o, mogę go, teraz nie mogę, brakuje mi ręki, ale mogłabym zrobić zdjęcie, jak tego kota głaszczę. Spróbuję to zrobić. Ach, nie jest, słuchajcie, prosto, zwłaszcza, że wybrałam, o. Dobra, udało mi się. Nie jest to, słuchajcie, najpiękniejsze zdjęcie świata, ale wykonywałam je lewą ręką, więc musicie mi wybaczyć, gdzie jesteś, kocie. Mogę go troszeczkę pomniejszyć. Ja to robię dwoma palcami. Teraz pojawiło się, że to jest 40% takiego naturalnej wielkości kota. Teraz mamy 58 i on wykonuje też, zobaczcie, nam kilka czynności. Myje się, patrzy się na nas. Miauczy, więc tych zwierząt jest kilka, które możemy zaprosić do naszego domu. Ewa pisze, że lwa poleca. Dobra, wpiszę lwa. Ania pisze, że nie ma 3D. No Ania, tak jak mówiłam, to niestety nie jest jeszcze we wszystkich telefonach, nie wszystkie telefony jeszcze mają już wgrany tą funkcję. Możemy zobaczyć lwa, on się nie zmieści na moim stole, ale słuchajcie, odnalę się. No chodź, lwie. Telefon też on widzicie, on mówi, poruszaj fonem, musi być dobre oświetlenie, żeby on nam złapał nasze miejsce. O, zobaczcie, pojawił się w moim domu lew. Teraz Wam go pokażę z przodu, tylko muszę ze sobą zabrać komputer, bo mam do niego przypięty telefon. Zobaczcie, jaki jest wielki, choć tu lwie. Ach. Mamy lwa. I teraz to...
Ewa pisze, że syn uciekł, jak go wskazała. No ja też bym się lwa wystraszyła. Ja wysłałam, słuchajcie, kota do swojej rodziny i moja siostra napisała, że co, przestań z tym kotem, on jest jakiś straszny. A kilka dni później spotkałam się z moim kuzynem, a on mówi, ale przecież ty masz kota. Wiem, no nie mam. Więc zdecydowanie ich znaczy Rafała wkręciłam, jeszcze zrobiłam to zdjęcie, tu posadziłam kota w jednym pokoju, tu gdzieś na łóżku i tych zdjęć zrobiłam kilka. I teraz właśnie, co z tą kreatywnością? Jak to wykorzystać? Jak to sprzedać też dzieciakom? Możemy im powiedzieć, że znaczy po pierwsze się uczymy, bo przy okazji o tym lwie afrykańskim możemy sobie trochę poczytać, co to jest za zwierzę i czym się charakteryzuje. Możemy im powiedzieć, słuchajcie, to sprawdźcie, gdzie by było najlepsze miejsce dla tego waszego zwierzaka, albo poszukajcie, czy zwierzę, którego byście chcieli, akurat jest. Na pewno jest też tygrys, możecie sobie obejrzeć, na pewno jest wąż, boa zdaje się, na pewno jest koza. Ale tych zwierząt jest całkiem sporo. Trzeba po prostu testować. Dochodzą też nowe, o właśnie, przecież ara, rekin, więc można też powiedzieć, słuchajcie, dzieciaki, poszukajcie, czy jakie zwierzaki jeszcze znajdziecie. Może być wyzwaniem to, że nasz telefon nie ma jeszcze tej opcji i nie da się go obejrzeć. To, co jest mniej fajne, i to jest częściej w telefonie, no to to, że on nam się pojawia, to jest tak zwana rozszerzona rzeczywistość, AR, ale jest też obiekt tutaj po prawej stronie i on wtedy pojawi nam się, no w takim modelu 3D możemy sobie go pooglądać i popowiększać, poobracać, ale nie jest w naszym mieszkaniu. Właśnie Damian pisze, że nie wyświetla na biurku, tylko w telefonie. To tak jak ja teraz zapewne. To sprawdź, czy masz taką opcję na górze, tak jak u mnie widać tutaj. Jest obiekt, a po prawej stronie jest AR. Po lewej. Dzisiaj mam problemy z prawą i lewą. Nie masz tej opcji. No właśnie, niestety niektóre telefony nie mają tej opcji. Więc da się zobaczyć tylko w telefonie, ale to i tak jest fajne. Mi się przynajmniej podoba, słuchajcie, że można sobie powiększać tego zwierzaka, obracać i obejrzeć go jako taki model 3D dokładnie z różnej strony, a nie pisze, że wychodzony lew, no trochę tak, taki jakiś i tą grzywę ma też taką biedną. Więc wyszukiwanie obiektów 3D w Google, to jest pierwsza rzecz, którą chciałam wam pokazać. I teraz muszę sobie zerknąć do ściągawki. Co było dalej? ChatterKit, dobra. ChatterKit. Słuchajcie, jest taka aplikacja, nazywa się ChatterKit. Wrzucę wam link do sklepu Google Play'a, ale one są dostępne też na iOS-a, w zależności od tego, z którego systemu operacyjnego korzystacie. ChatterKit i link do Google Play'a. I co on nam pozwala robić? Słuchajcie, możemy ożywiać rysunek, albo zdjęcie i wysłać do kogoś taką wiadomość, w której coś do nas mówi. Otwieram tą aplikację, już ją mam zainstalowaną. Otwieram. Tu mi się uruchamia. Tylko czemu nie działa dźwięk? Będziemy walczyć z dźwiękiem. Strona główna i mogę wybrać z galerii jakieś zdjęcie albo zrobić nowe. Ja wybieram nowe i mam tutaj pod ręką takiego aniołka. On nie będzie zbyt widoczny. Wezmę mojego kota.
Albo nie wezmę lalę. O. Słuchajcie. Mam tutaj taką lalę. Robię mojej lali zdjęcie. Czyli po prostu klikam w ten żółty, wielki aparat. Zdjęcie mam już zrobione. I teraz aplikacja nam mówi, żeby zaznaczyć, gdzie są usta naszej postaci, na naszym zdjęciu, czy jeżeli na przykład, no zawsze będzie zdjęcie, możemy zrobić to, może to być zdjęcie zabawki nas samych, albo jakiegoś rysunku. I teraz mamy zaznaczyć usta. Robimy to po prostu zaznaczając, a nie tam, jeszcze raz. Paluchem i klikamy na czerwony mikrofon, żeby coś nagrać. Zacznie się nagrywanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I robię play, tylko u mnie nie chce działać dźwięk. Nie wiem dlaczego, czy dlatego, że się podpiąłam do telefonu. Okej, spróbujemy tak. Widzicie, przez to, że podpięłam się przez aplikację, taką, która normalnie służy do nagrywania, na przykład robienia nagrania z ekranu, to on nam nie odtwarza dźwięku. Musicie mi uwierzyć na słowo, że jak klikam play, zobaczcie, że tam to mogę zrobić cofnij, wybiorę jeszcze raz, może mi się uda lepiej narysować te usta. O, jak powiększę. Dobra. I teraz jest czas na zaznaczanie ust. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I moja lala mówi, zobaczcie, otwierają się jej usta. Wyzwaniem jest, żeby zrobić tak, żeby tą kreskę, możemy to próbować wielokrotnie, żeby ona była jak najbardziej w miejscu ust naszej postaci, która ma mówić, więc na przykład jeżeli narysujemy, to możemy zadbać, żeby te usta były bardziej taką kreską, bo wtedy będzie to łatwiejsze. Sabina prosi o obraz ikonki w sklepie Play. Już sprawdzam. Wrzucam tą stronę i już pokazuję. Albo nie, bo nie działa. Dlaczego nie chcesz działać? Taka ikonka. Taka gadająca buźka z jęzorem pod spodem, oczami i taką kaczką tutaj. I teraz, jak już mamy tą mówiącą lalkę, tu, jak widzicie, bo cofnęłam jeszcze raz. Cześć. Żeby nie przedłużać. I idziemy dalej, czyli na górze klikamy Next. Możemy zmienić filtry, coś podziałać z naszym zdjęciem, zachować naturalne albo zmienić. Dodać naklejki. Na przykład mogę założyć okulary mojej lalce. Klikam, po prostu dwoma palcami przesuwam, przemieszczam te okulary po planszy.
Tych naklejek tutaj jest jeszcze kilkanaście albo kilkadziesiąt, w zależności od tego, co nas inspiruje. Możemy dodawać albo nie. Możemy dodać jakąś ramkę. Tu sobie przesuwamy zaciekaczkę, nam pokazuje, jakie te ramki są. Dodam takie happy birthday urodzinową. Mogę dodać jakiś tekst i też znowu wybieram czcionkę, którą piszę. Tu zwykle nie ma polskich znaków. To jest pewna wada, ale mogę też nie dodawać żadnego tekstu. Znowu klikam next. I jak kliknę gallery, to ten obrazek jest zapisany w mojej galerii tutaj w aplikacji. A jak kliknę tu na dole po prawej stronie, jest w tą ikonkę tego telefonu ze strzałką, to on się zapisuje w galerii moich zdjęć na moim telefonie, przez co mogę to wysłać dalej. Czyli po umieszczeniu jako zdjęcie czy jako filmik, Agnieszka, piszesz, jak umieścić geniali. Najpierw pobieramy i znajduje się w naszej galerii zdjęć, w naszym telefonie, no i dalej mogę przesyłać w dowolny sposób. Pewnie najpierw trzeba umieścić na swoim komputerze, żeby umieścić w geniali. I jak tylko pokażecie dzieciakom tą aplikację, która jest super intuicyjna, ona krok po kroku pokazuje, jak się przez nią przemieszczać. Nie jest trudna, dzieciaki sobie z nią super poradzą, to mogą przygotować na przykład, nie wiem, takie gadające obrazki na zakończenie roku szkolnego, albo w ten sposób wysyłać pozdrowienia do swoich kolegów i koleżanek, albo w taki sposób mogliby przygotować, nie wiem, kartki dla taty na Dzień Taty, który niedługo przed nami. W galerii, tutaj na stronie głównej, albo robimy zdjęcie, albo w galerii możemy przeglądać przygotowane wcześniej prace. Część z nich jest po prostu wgranych automatycznie, a część jest takich, które zrobiliśmy my. Ja tutaj wczoraj działałam z kotem. Przywiązałam się do tych okularów. Ewa, szkolenie z geniali już było. Ola, znajdziesz link i wrzucisz Ewie link do geniali. Można obejrzeć nagranie. Chatterkit, czyli tworzenie gadających krótkich filmików. A drugą aplikacją, którą chcę Wam pokazać, jest Muselfie. Może już. Jak możemy przesłać dzieciom? Jeszcze raz, Anna. Dobra. Wchodzimy jeszcze raz w aplikację. No niestety tutaj ekran startowy po raz kolejny nam się pokazuje. Albo od początku, ale ja wejdę już do galerii, wybiorę to moją lalę przygotowaną. I teraz mogę to znowu edytować tutaj. Na górze pomarańczowy kwadracik, albo na dole mam trzy opcje. Usuń, play i tu po prawej stronie ten taki telefonik ze strzałką. Jak klikamy tutaj, to on się zapisuje w naszej galerii na telefonie czy na tablecie. I jak już macie zapisany w galerii, to tutaj w zależności, to jest trochę w zależności od systemów operacyjnych. U mnie jest tak, że ja weszłam teraz do swojej galerii i tutaj mam po lewej stronie, o tu, taką kwadracik ze strzałką. Jak tutaj mi się pojawiają opcje share, czyli dzielenia się, i mogę przesłać do swojego, na swój komputer, mogę wysłać jako SMS, mogę
wysłać przez e-mail, przez Teamsy, przez Messengera, przez Facebooka. Więc tych opcji jest dużo. Tutaj wyzwaniem jest po prostu przekazywanie zdjęć ze swojego telefonu. Och, zobaczcie, tu mogę wam pokazać, że... A, tu. Czy ona będzie teraz będzie słychać? Nie, widzicie. No, och, nie sprawdziłam tego. Ale przed kolejnym webinarem, jeżeli jeszcze jakiś będę miała z takimi narzędziami, to sprawdzę. Tak jest postęp, bo już mogę pokazywać wam swój telefon. Dobra, kolejna aplikacja, z której możemy skorzystać, to jest Muselfie. Może mogliście się z nią ostatnio spotkać, bo to jest aplikacja jakiś czas temu przygotowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie. I ostatnio wśród moich znajomych przynajmniej bardzo popularna na Facebooku. Wiele dzieł sztuki z twarzami moich znajomych widziałam. To jest jej ikonka. Tutaj w tym miejscu zaraz wam odsłonię nad ikonką Messengera. Takie zdjątko, ikonka z takim lokiem na górze. Wchodzimy w nią. O, to przed chwilą widzieliście jej logo i ona ma super prosty interfejs, super prostą stronę główną, cztery rzeczy, wybierz zdjęcie, obraz, wybierz zdjęcie, połącz ze sobą, pochwal się. Ta aplikacja pozwala nam na połączenie obrazów z... Zaraz Aniu wrócę do ikonki, nie ma problemu. Obrazów z Muzeum Narodowego, takich, które już w tej chwili są w domenie publicznej i które można remiksować z naszymi własnymi zdjęciami. Zaraz wrzucę wam od razu link do Google Playa. Z Google Playa bez problemu na wasze tablety powinno się móc, powinniście móc zainstalować. Klikamy start. I najpierw wybieram zdjęcie, które chcę zremiksować. No i tutaj warto no trochę się zastanowić, przyjrzeć, co chcemy, gdzie chcemy się włożyć. Też potem jak będziemy dobierać swoje zdjęcie, żeby ono było no, takie do przerobienia. Najlepiej jest przybrać taki wyraz twarzy, jak jest na tym obrazie. Tu jest kilka rzeczy już wgranych, ale jak klikniemy w ten prawy górny krzyżyk czerwony, o tutaj, po prawej stronie, nie widzicie mojej myszki, po prawej stronie jest taki krzyżyk. Jak w niego klikniemy, to się pojawiają też kolejne obrazy, które możemy pobrać, dodać do naszej galerii. Ja na przykład wybiorę tą panią, pobiorę ją. Wybieram obraz, w który chcę włożyć swoją twarz. Klikam dalej. I najpierw pojawia się, właśnie to jest fajne, nie mamy całego zdjęcia, tylko pojawia nam się informacja o danym obrazie. Ewa Okuń, portret Zofii Stolkemitów Okuniowej, żona artysty 1900, to pewnie nie Ewa, skoro żona artysty, z 1907 roku. Teraz wyszła moja ignorancja. Klikam w tą strzałkę, którą tu widzimy na samym środku i podjeżdża mi ta informacja do góry, widzę cały obraz. Klikam dalej, wybierz zdjęcie i wybieram jakieś zdjęcie, które zrobiłam. Słuchajcie, ja spróbuję włożyć w ten obraz swoją lalę. Można włożyć siebie samego, ale mogę włożyć moją lalę. Czyli jeszcze raz cofnę, wybierz zdjęcie, wchodzimy do galerii ze swojego telefonu czy tabletu,
Ono nam się wgrywa i pojawia się taki zielony owal, którym musimy zaznaczyć twarz. Klikamy dalej. I ona jest teraz, słuchajcie, tutaj taki wielki, wycięty ze zdjęcia owal. Katarzyna, to się nazywa muselfie. I dwoma palcami mogę go powiększyć i teraz już nie widać naszego obrazu. Albo pomniejszyć i umieścić na miejscu twarzy. Tu jest... To, co ja teraz przygotowałam, nie jest najpiękniejsze, bo tak jak klikniemy dalej, to już mamy naszą gotową pracę, którą możemy albo zapisać na swoim telefonie, czyli na dole mamy te cztery kółka, niebieski, czy to jest taki fioletowo-granatowy, cofnij, potem mamy zapisz i ona się zapisze w naszej galerii, podziel się z innymi albo odśwież od początku. Jak kliknę ten drugi, czyli zapisz, to on się zapisał w mojej galerii. I tak jak powiedziałam, no to, co ja teraz przygotowałam, nie jest najlepszą pracą, którą chciałabym się chwalić ze znajomymi, bo zrobiłam ją w jakieś 3 minuty pewnie. Ale jeżeli jakby taką pracę, którą ja sobie wyobrażam i którą można sprzedać swoim uczniom, myślę, że nawet tym najmłodszym, no to jest pierwsze, że najpierw oglądamy te obrazy, które mamy dostępne w aplikacji, przyglądamy się im, wybieramy i potem robimy zdjęcie, czyli musimy wyjść z aplikacji, wejść do aparatu, zrobić zdjęcie z takim mniej więcej wyrazem twarzy, czy z takim spojrzeniem, jaki mamy na obrazie, czyli nie wiem, patrzymy do góry, czy patrzymy gdzieś w bok, w zależności od tego, jaki jest wyraz twarzy na tym dziele sztuki, który wybierzemy. I wtedy ten na etapie wycinania będzie tą naszą twarz będzie dużo łatwiej wpisać w dany obraz. I jak ona się już zapisze w naszej galerii, ja na przykład wczoraj taką stworzyłam, to już jest, uważam, że dużo lepsza z moim własnym autoportretem i bardzo wysokim czołem w tym kapeluszu i mogę go na przykład udostępnić swoim znajomym, czy wysłać, czy cokolwiek innego ze zdjęciem mogę zrobić, zaraz też będziemy robić kolaże. Więc mu selfie i w tą stronę możemy łączyć sztukę ze zdjęciami siebie, wkładać wielkie dzieła sztuki przygotowane przez Muzeum Narodowe. I słuchajcie, jeszcze jedna aplikacja, ostatnia, Arts and Culture. To jest taki ten niebieski kwadracik z takim grecką budowlą na środku, tak bym powiedziała. Już wrzucam link do Google App Store. Znaczy nie do App Store, tylko właśnie do Google Play'a. Wróć do nas. Dobra. I to jest aplikacja, w którą można wsiąknąć na po prostu miliony godzin i działań, bo ona nam pozwala chodzić do muzeów w różnych częściach świata i je zwiedzać, ale ja chcę Wam pokazać dwie rzeczy. Jedna, słuchajcie, to jest tak, jestem na ekranie głównym tej aplikacji, zjeżdżam sobie
do dołu i tutaj mam play with arts using only your phone, czyli graj ze sztuką, baw się ze sztuką używając tylko swojego telefonu. I tutaj znowu mamy, słuchajcie, selfie i różne dzieła sztuki, ale ona nas porównuje odnajduje naszą twarz z różnymi przygotowanymi wcześniej dziełami sztuki. Czyli najpierw kliknęłam, słuchajcie, w to właśnie. Znaczy, jak robi, cofnij, to się zawiesza. Wróć do nas, kochana. Chcę wam pokazać jeszcze raz powoli od początku wszystko, co zrobiłam. Tylko. Dobra, jadę tutaj. Play with art, take a selfie and turn into an artwork. Klikam po prostu w te zdjęcia. Otwiera mi się od razu aparat. Robię sobie selfie, może bez Marysi, słuchajcie, zrobię na jakimś jednobarwnym tle. I on teraz pokazuje poziom zbieżności mojego selfie z różnymi dziełami sztuki. Pokazuje, ile tych procent jest zbieżności i mogę odkrywać, do kogo jestem podobna, gdzie moje selfie i moje rysy twarzy się znajdują. Dużo zależy od tego, jaką zrobimy minę, jak się zaprezentujemy. Oczywiście znowu możemy dowiedzieć się więcej na temat wybranego dzieła sztuki, klikając na nie, po lewej stronie jest moje zdjęcie, po prawej stronie jest to dzieło sztuki, klikam raz i pojawia mi się podstawowe informacje. Jeżeli kliknę wyświetl dzieło, to ono się pojawi w bardzo dobrej rozdzielczości. Zobaczcie, pokazywało się, że mogę je powiększać, pomniejszać i to jest 100%, tak? Więc ono jest dosyć duże. I mogę sobie dokładnie je obejrzeć. I mogę je też powiesić, słuchajcie, postawić na stojaku. Zaraz jeszcze od początku pokażę, jak to zrobiłam. Tutaj znowu wchodzimy w rozszerzoną rzeczywistość. Zobaczcie. To zdjęcie, znaczy ten obraz pojawił się na stojaku w moim pokoju. Na początku pokażę wam, jak to zrobić. Powoli. Jak mamy to zdjęcie, znaczy zdjęcie, obraz, to po prawej stronie u mnie jest pod spodem taka ikonka sześcianu z takimi strzałkami w cztery różne strony. I jak klikam w tą ikonkę, to znowu przechodzę do aparatu, ale do takiej funkcji rozszerzonej rzeczywistości, który mi na dole pisze: skieruj obiektyw aparatu na podłogę i wykonaj kilka okrężnych ruchów, aby umieścić dzieło sztuki na stojaku. No. Wtedy się udało. Musi być dobre oświetlenie, to jest kluczowe dla tego działania. Pisze mi teraz: skieruj na dobrze oświetloną i wzorzystą powierzchnię, czyli co, moja podłoga, o, jest. I teraz się pojawiła taka informacja: dotknij dzieła lub przeciągnij je do wskazanego obszaru. Tu jest taki kółko na środku. Jak je przesunę, to zobaczcie, on mi tu wyskoczył. Na stojaku mam obraz w swoim, dzieło sztuki w swoim pokoju.
Więc to jest jedna rzecz, którą mogę zrobić. Kolejną rzecz, którą mogę zrobić, to jest oczywiście wyeksportowanie, czyli wysłanie tego porównania mojego selfie ze zdjęciem, klikając tutaj na górze w ten kwadracik ze strzałką i znowu pojawia się prosty sposób udostępniania, jaki jest automatycznie w naszych telefonach czy tabletach. Więc zachęcam do porównywania siebie, odnajdywania, ale też wrzucania dzieł sztuki do swoich pokoi. Więc cztery rzeczy z aplikacji telefonicznych, czy nie tyle telefonicznych, co no tak, telefonicznych, dobrze. Które chciałam Wam pokazać i które możemy wykorzystać do pracy z uczniami, czyli wyszukiwanie modeli 3D w Google, ChatterKit, MooSelfie i Google Arts and Culture. W tą aplikację, jak wsiąkniecie, to naprawdę na długie godziny Wam pokazałam jedną rzecz, która się w niej znajduje. Wracamy, słuchajcie, do rzeczy przeglądarkowych. Jeszcze cztery rzeczy, które dla Was przygotowałam. Mówiłam przed chwilą, że będziemy robić kolaże ze zdjęć, bo zastanawialiśmy się, jak możemy wykorzystać te zdjęcia, które na przykład przed chwilą zrobiliśmy i jak je dalej udostępniać. I takich aplikacji, które nam na to pozwalają, jest oczywiście bardzo dużo. Jedną z nich jest Canva. Mieliśmy też webinar o Canwie, więc jest z niego nagranie i Canva też pozwala na bardzo dużo. Jeżeli dzisiaj jeszcze nam zostanie chwila czasu, to wrócimy do Canwy, bo chcę Wam pokazać, jak prosto można na przykład zrobić dyplomy na zakończenie roku szkolnego. Ale taką aplikacją dedykowaną już do robienia narzędziem do robienia kolaży ze zdjęć jest Photoram. Rzucam Wam już link. I jak wchodzimy na stronę główną tej strony, to możemy edytować zdjęcie, stworzyć jakieś zdjęcie artystyczne, a możemy stworzyć kolaż. Tu klikamy na środku, create a collage. Jak ja najeżdżam, to widzicie, że się zmienia, robi się zielona ta ikonka. Klikam. No i pokazuje się strona główna. Tutaj możemy, ona jest po angielsku z automatu, ale możemy zmienić język na polski. Klikamy tutaj w prawym rogu, gdzie jest kula ziemska i EN i wybieramy sobie polski. To jest taka koślawe tłumaczenie, ale jest po polsku i zrozumiemy, co jest napisane. Możemy wybrać szablon w zależności od tego, ile zdjęć chcemy umieścić. Tutaj z automatu jest już wybrana ta zakładka, szablony. My mamy teraz taki szablon z czterema zdjęciami, ale mogą być, zobaczcie, dwa zdjęcia. Po prostu klikam tutaj na dole i zmieniam szablon. Tu strzałką po prawej stronie przeglądam wszystkie dostępne szablony. Jest ich sporo, nie wiem ile, ale dużo. Bardzo dużo. Koniec, ale nie będę liczyć ile. Dużo, wielokrotnie przejechałam przez cały ten... liczbę przez przygotowane szablony. I teraz tak, mam te dwa, ja wybieram na razie na dwa. Klikam na ten plusik w samym środku i otwiera się po prostu mój komputer, moje dane,
które sobie wgrałam. Wybieram zdjęcia, które chcę umieścić w moim kolażu. Ja sobie wczoraj wyszukiwałam na Pixabayu, czyli na takiej stronie, na której są dostępne zdjęcia na wolnej licencji, na licencji CC0, czyli taka, w której nawet nie musimy oznaczać autorstwa, chociaż zawsze jest to mile widziane. Klikam plusik, otwiera się mój komputer, wyszukuję zdjęcie, które chcę umieścić, i po prostu klikam w nie i ono automatycznie mi wpada do tego. Jeszcze raz. Mój kocie, gdzie jesteś? Kot, otwórz i on wpada do ramki. Mogę to zdjęcie przesuwać, bo to zdjęcie jest szerokie, a tu mam mało miejsca, więc mogę sobie je wykadrować, w którym miejscu ma się znajdować. Tak samo to. Więc mogę przesuwać, jaki kawałek zdjęcia chcę umieścić. Zwłaszcza jak na przykład, tak jak te były duże zdjęcia, tutaj mam mały kawałek w pionie. Mogę wybrać, jaka ma być szerokość ramki. Tutaj po lewej stronie zwiększam, czy te zdjęcia zajmują całą stronę, czy chcę trochę mieć białego tła, czy innego, zaraz o tym będziemy mówić. Tu właśnie mogę wybrać kolor tła, następny element. Klikam na ten kwadracik obok napisu kolor i wybieram, jaki sobie tylko życzę kolor, żółty na przykład. Okrągłość, to znaczy kanciastość rogów. Jak zwiększam, to zobaczcie, one się robią takie obłe. Tu są najbardziej kanciaste, a tu się robią obłe. Tak mi się bardziej podoba. Proporcje, czyli zobaczcie, zmienia się układ mojego zdjęcia. Nic nie piszecie, jesteście ze mną? Dajcie tylko znać. Czy wszystko działa? Tak, dobra. Zmniejszamy proporcje, więc możecie przemieniać te zdjęcia. Do rozmiaru się nie można dostać, bo powinno być dwie części. Och, teraz słucham. Gdzie są moje zdjęcia? Wróć. Jeszcze raz. Gdzie czasami się kliknie i się popsuje i trzeba zacząć od początku. Jest. Więc mamy już dwa zdjęcia. Możemy zmieścić, na przykład zrobić słuchajcie, portfolio naszych uczniów na zakończenie roku szkolnego, albo zachęcić uczniów do tego, żeby przygotowali portfolio swoich prac, bo znowu to jest super proste narzędzia, z którym sobie świetnie poradzą, ale sami mogą ustalać właśnie, wybrać szablon, wybrać jakie prace umieszczą i tak dalej. Dobieramy tło, czyli tu były kolory, w tych podstawowych funkcjach, a jak teraz wchodzę, mamy szablony, obok mamy tło i mogę sobie wybrać inne, to są najpierw rodzaje teł i mogę zrobić na przykład na takich kropkach albo na takich jakichś liniach czarnych może. O. Będzie też całkiem niezłe. Mogę dodać tekst i wybieram najpierw rodzaj czcionki, a potem już dokładność. Tu trzeba zawsze pamiętać o tych polskich znakach, że często w tych czcionkach, które mamy dostępne w takich programach, nie ma polskich znaków. Jakbyśmy chcieli bardziej zaawansowany, wtedy są różne sposoby, żeby sobie z tym radzić, na przykład dodając
No bez Polski, jeśli piszemy ani, a nie on i potem próbujemy dalej się bawić w jakimś programie graficznym, dokładając te cyferki, albo szukamy czcionki metodą prób i błędów, która z nich te polskie znaki ma. Napisałam pozdrawiamy, mogę zmienić rozmiar tej czcionki, na przykład zrobimy, słuchajcie, 68, żeby było super gigantyczne. Najeżdżam na nią, na ten mój napis i mogę go przesuwać w dowolną stronę. Mogę znowu zwiększyć wysokość, żeby się zrobił taki dziwny, albo zmniejszyć. To samo z szerokością, albo proporcjonalnie i szerokość i wysokość. I mogę też obracać moją pracą, do tego służy takie kółko wystające, żeby zmieniać, obracać naszym tekstem. Trochę go powiększę, to będzie bardziej widoczny. Ola. I mogę zmienić kolor. Kolor jest kolejny kawałek. Tutaj po prostu klikam, jaki kolor mi się podoba. Ten biały jest chyba najbardziej widoczny, bo nawet czarny był niewidoczny. A nie, jest widoczny. Tu przejeżdżam paskiem na obok. I przezroczystość, czyli możemy zrobić ten nasz napis bardziej przezroczysty, aż zniknie. I wybrać, czy ma, jak ma być justowany. Od prawej, do prawej, lewej, czy znaczy do środka, czy od prawej. Mój jest na środku, więc się nie przesunie. Możemy następnie dodać jakieś kliparty, czyli jakieś naklejki. Na przykład takie balony. Klikam po prostu i one się pojawiają na moim obrazku i znowu powiększam, pomniejszam, w zależności od tego, którym kółkiem przesuwam, to one się poszerzają, zwężają, powiększają, obracają. I tyle. I teraz zapisuję na górze. Zapisać. Wybieram czy JPG, czy PNG. Klikam na ten zielony, duży przycisk i on się już zapisuje na moim komputerze, mój kolaż. Zobaczcie. Świetne, łatwe i przydatne, Basia pisze. Właśnie. Dobra. To były kolaże ze zdjęć. Teraz słuchajcie, też rodzaj kolażu, ale będziemy robić komiksy. Wchodzimy na stronie komiksify.ai. Już wam wrzucam link. Jesteśmy na stronie głównej tej strony. I na początku to możemy też przejrzeć inne prace, które już ktoś przygotował, ale możemy przygotować też swój komiks, albo dzieciaki mogą przygotować swój komiks ze zdjęć, które wgramy za chwilę. Żeby zrobić komiks, na przykład najpierw oczywiście wybieramy zdjęcia czy rysunki, które chcemy umieścić. Trzeba zrobić taką pierwszą pracę, czyli zaplanować, jak ten nasz komiks będzie wyglądał, z ilu obrazków ma się składać. I na przykład jeżeli chcę, żeby finalnie w moim komiksie było sześć kolejnych obrazków, to muszę wgrać 7 zdjęć. Za chwilę wam pokażę dlaczego. I zaczynamy od załadowania zdjęć. Tu na środku mamy taką informację upload a video or photos i klikam pod spodem w tą, tu jest taki strzałka z podstawką, o tak. Klikam w nią i znowu otwiera się mój komputer, z którego wybieram sobie jakieś zdjęcia.
tak jak mówiłam, jeżeli chcemy na przykład, żeby nasz komiks miał 4 dymki, to musimy mieć 5 zdjęć. Ja zaznaczyłam 5 zdjęć. Zawsze o co najmniej jedną więcej. I klikamy Get a Comic. Oczywiście, jak w wielu takich miejscach, wrzucając takie zdjęcie, automatycznie przekazujemy prawa do naszych prac i trzeba też zadbać o to, żebyśmy mieli zgodę na wykorzystanie wizerunku, bo one też pojawiają się w galerii. Więc to jest rzecz, o którą musimy zadbać, dlatego jeżeli to są nasze rysunki czy nasze zdjęcia, to oczywiście no, możemy się na to zdecydować, jeżeli nie mamy, ale chcemy skorzystać z jakiejś z internetu, to musimy zadbać, żeby to były na przykład zdjęcia na wolnych licencji, które możemy w takich miejscach bez problemu dalej umieszczać. Załadowałam 5 zdjęć, klikam Get a Comic, ładują się moje zdjęcia, musimy chwilę poczekać. Dobra. I teraz jako główny pojawiły mi się takie dwie, że to jest komiks z dwoma zdjęciami, dwoma obrazkami, ale jak zjadę sobie pod spodem, do styli zaraz wrócimy, to mamy shape, czyli kształty. I tu mogę wybrać w zależności od tego, może być jedno, dwa, cztery albo pięć, bo ja włożyłam 5 obrazków. Więc wybiorę 4, dlatego że chcę Wam pokazać, jak możemy zmieniać kolejność. Bo niestety nie jest tak, że przeciągamy z jednego miejsca, z miejsca do drugiego, ale teraz mamy, ja ugrałam 5 zdjęć, a mamy 4 obrazki. I jak kliknę na to zdjęcie, które jest już wgrane, to pojawia się taki menu malutkie z kostką i z taką strzałką. Strzałka nam wyeksportuje to zdjęcie, a kostka nam zamieni z wolnym zdjęciem. Ja mam 5 zdjęć, czyli jest kot, jest mostek, jesień i wiosna. Załóżmy, że to by nie mamy zimy, więc będzie kot. Tu bym umieściła na koniec jesień. Tu te drzewa. Taką bym chciała wybrać kolejność. Czyli zastanawiam się, w jakiej kolejności. Dlatego zawsze musi być o co najmniej jedno więcej, żebyśmy mogli tymi zdjęciami żonglować. Bo jakbym wybrała ramkę 5, co zaraz się wydarzy, to już nie mogę tych zdjęć zmieniać. One są statyczne. Nie mają się z czym zamienić, bo mam pustą, nie mam więcej opcji. Dlatego zawsze musimy umieścić o co najmniej jedno zdjęcie, jeden obrazek więcej, żebyśmy mogli ustalić kolejność zdjęć, które chcemy mieć w naszym komicie. Kostką wybieram. Chciałam odwrotnie. Najpierw mostek, potem kota. I teraz mogę wybrać styl swojego komiksu. Tutaj po prawej stronie jest Comic Styles. Na przykład bajkowy. I teraz moje zdjęcia się przemienią w obrazki. Miejmy nadzieję, że zadziała. Nie każe nam zbyt długo czekać. Zobaczcie, w jaki sposób zostały przerysowane nasze zdjęcia w komiksowy, bajkowy styl. Tych styli jest tutaj całkiem sporo. Po prostu klikamy w ten, który nam się najbardziej podoba i który chcemy wykorzystać. I dalej to, co możemy zrobić, to dodać dymki. Pod stylami tu mamy kształty, nasz szablon i add caption, czyli właśnie dodajemy dynki. Dodał nam się jeden. I teraz, jak na niego klikniemy, to wybieramy tu po lewej stronie, w jakim stylu. Czy to ma być z jednym, kierować do jednej osoby, czy do dwóch, czy na przykład mogą mówić aż 4 osoby naraz.
czy ma być standardowy, czy taki, tu wybieramy czcionkę, jaka ma być czcionką, którą będziemy pisać. I wybieramy też styl tego dymku. Może być taka bańka, może być po prostu kwadrat, albo krzyk. Jest ich kilka. I tutaj wpisujemy, co chcemy. Po prostu w tekst najeżdżamy i klikamy dwukrotnie i wpisujemy. O nie! Czas się kończy. Mogę powiększyć, pomniejszyć, zwiększać moją chmurkę. Mogę przesuwać. Chodź tu. Przesuwać te miejsca, skąd idzie kawałek, znaczy skąd się wydobywa ten tekst. Przesuwać ten dymek, zmniejszać go, powiększać, po prostu się nim bawić. Potem dodaję kolejny i umieszczam go w tym miejscu, w którym chcę. Tak przygotowany komiks. Mogę zapisać. Żeby zapisać, tu mamy tak, na górze albo usunąć, albo zapisać. Po prawej stronie na górze nad stylami Save and Share klikam. Czekam. On się zapisał. Jest już, a nie cofnij. I jeszcze raz musimy zrobić teraz. On nam się zapisał, teraz go ściągamy na swój komputer. Klikamy download. I on się zapisuje jako zdjęcie. Po prostu trafia do mojej galerii. I dalej z tym zdjęciem robię, co chcę i umieszczam, gdzie chcę. Słuchajcie, zostało chwilka czasu tylko. Mam dwie rzeczy, które chciałam wam jeszcze pokazać po komiksach, ale myślę, że zdążę, będę szybko mówić. Jedno to już mówiłam, że możemy robić swoje własne emoji. Emoji, one są trochę bardziej złożone niż emotikony, bo emotikony głównie wykorzystują twarz i wyraz twarzy, a przy emoji wykorzystywane są także różne przedmioty czy kształty, którym chcemy coś opisać, powiedzieć jak się czujemy, albo przygotować prostą kartkę z życzeniami na przykład. Wchodzimy na stronę główną, zaczyna się, zawsze mamy taki żółty kształt na środku, jak w niego kliknę, to najpierw po prawej stronie mamy takie menu podstawowe, które nam pozwala usuwać obiekt, czerwona kropka, wypośrodkowywać pod spodem, przesuwać na wierzch i do spodu, kopiować i wklejać i wyczyścić wszystko. Ja usuwam ten zaznaczony żółty kawałek i teraz mamy menu z lewej strony, gdzie zaczynamy od wyboru. Najpierw mamy twarze i możemy wybrać jeden z nich, ale mogę jechać dalej i wybrać już bardziej zaawansowane kształty, na przykład serduszko. Jakie mam na środku, to znowu w ten sam sposób, jak było przy komiksach, czy jak działaliśmy przy kolażu zdjęć. Mogę pomniejszać, powiększać, obracać, zwężać i poszerzać. A teraz mi wpadło niebieskie kółko. I tu dalej po lewej stronie znowu wybieram, co, jakie kolejne elementy chcę dodać do mojej pracy. Czy to będą... O, zawiesiło się. Mogę dodawać brwi, oczy, usta, nos, rzęsy i tło.
co jest istotne, więc super intuicyjnie, super prosto, po prostu klikając, u mnie się zawiesiło, mam nadzieję, że wy ze mną jesteście, że to się zawiesiło tylko tutaj, a nie ja się zawiesiłam całkowicie. I po tym, jak już przygotujemy taką naszą emoji, czy prostą kartkę, to klikamy tu po prawej stronie Save, Save Now i czekamy i ono się zapisze, mam nadzieję. Nie będę czekać, ale musicie mu wierzyć i znowu pokaże nam, po prostu się pobierze jako obrazek PNG na naszym komputerze. Wrzucę wam tylko link do eksperymentowania z muzyką. To jest taka strona przygotowana przez Chroma i po prostu wejdźcie tam i zobaczcie, jak bardzo można kodować muzykę i ile z nią zrobić. Nie będę grała, bo ja też nie jestem muzykiem, ale super proste narzędzie, rozwijające nas muzycznie i kreatywnie w tą stronę. I ostatnia rzecz, bardzo szybko to zrobię, słuchajcie, Canva. Tak jak mówiłam, zaraz też Ola, jakbyś mogła też odszukać link do webinarium z Canvy, gdzie Karolina całe 2 godziny było o Canvie, więc ja dzisiaj, słuchajcie, w 4 minuty pokażę wam Canvę. Ja już jestem zalogowana i mam swoją stronę, ale jeżeli jeszcze nie korzystacie z Canvy, to zapraszam serdecznie. To jest strona główna. Jesteście, dobra. I teraz wpisujemy. Canva to jest takie narzędzie, które pozwala nam projektować różne rzeczy graficzne. I na przykład dyplomy. Wpisujemy dyplom. Ania, sprawdź jeszcze raz ten dyplomem, bo to było kilkakrotnie sygnalizowane, ale zazwyczaj za drugim czy za trzecim razem one się generują. I pojawiają nam się już przygotowane przez kogoś dyplomy, i możemy wybrać szablon, który nam się najbardziej podoba. Renata, link do dzisiejszego spotkania, ale do nagrania będzie, ale to dopiero za kilka dni na naszym YouTubie. Słuchajcie, oglądamy na przykład ten. Będziemy go przerabiać. Wszystko potem generalnie możemy z nim jeszcze zmienić. Panie mój. On jest nawet animowany, słuchajcie. I teraz. Tu już mamy wpisane różne rzeczy, ale wszystko mogę zmienić. Czyli klikam na napis i wpisuję tu na przykład Basia. Klikam tutaj na ten drugi napis. Teraz mój napis jest długi, więc najechał na nazwisko, na moje imię, ale tym samym sposobem, zobaczcie, przesuwam i powiększam tą czcionkę. Ona jest średnia, myślę, że do dyplomu, więc teraz jak mamy jakiś napis, to zaznaczamy go dwukrotnym najazdem myszki. Tu na górze możemy zmienić czcionkę na dowolną inną. Znowu musimy uważać na polskie znaki, bo nie zawsze są dostępne. Canva jest i w wersji bezpłatnej, i płatnej. Ja korzystam tylko z wersji bezpłatnej i mogę zrobić w niej naprawdę bardzo dużo rzeczy. Płatne to są takie miejsca, gdzie jest taka korona albo jest napisane, że pro. Wtedy, żeby skorzystać z takich elementów, musielibyśmy
za nie zapłacić, ale jak widzicie, tych bezpłatnych elementów też jest bardzo, bardzo dużo. Damian pisze, że do tworzenia plakatów, na przykład dokładnie, znaczy naprawdę możemy robić wszystko w Canwie. Wybieram czcionkę, wielkość, którym chcę pisać, kolory, więc ona działa tutaj, jakby to menu jest bardzo podobne do menu takiego znanego nam wordowskiego. Mogę usuwać te elementy, które są na tym dyplomie i dodawać swoje własne. Po lewej stronie mam menu z takich elementów, które mogę dodawać. Mamy zdjęcia, które są, wiele z tych zdjęć jest dostępnych darmowych, bezpłatnie. Możemy je sobie wybrać jako na przykład takie zdjęcie w tle, o ile nie ma tej korony. Jeżeli jest korona, to po prostu nie korzystajmy. Różnorodne elementy, które mogę dobierać i wkładać i tutaj nas interesują. Teksty. Mogę dodać tło, ale mogę dodać też coś ze swojego komputera, czy coś, co znajdę gdzieś indziej. Więc to taki bardziej wprowadzenie w dyplomy niż przejście krok po kroku z przygotowaniem, ale to narzędzie jest naprawdę bardzo intuicyjne, więc nie potrzeba dużo czasu, żeby coś w nim przygotować, a jeżeli będzie potrzebować bardziej wsparcia, to zachęcam do obejrzenia webinaru Karoliny Żelazowskiej dotyczącej właśnie Canwy. I na zakończenie ode mnie wszystkie linki do dzisiejszych narzędzi. Jeżeli ktoś w międzyczasie sobie nie skopiował, to proszę bardzo, z podpisami one też będą pod, o, nie ma przerw przy takim kopiowaniu, będą też pod nagraniem na YouTubie. I słuchajcie, wrzucę Wam jeszcze link do kanału Centralnego Domu Technologii na YouTubie, bo w Centralnym Domu Technologii, w którym też Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog jest partnerem, nagrywamy takie krótkie przerwy, w którym pokazujemy różne narzędzia. Część z tych narzędzi, które ja dzisiaj też pokazywałam w przerwie, są opisane, więc wtedy można na przykład wysłać uczniom taki krótki filmik, żeby na jego podstawie coś nam przygotowali i zrobili. Słuchajcie, wybiła 21, więc myślę, że to jest czas na zakończenie naszego webinaru. Udało mi się pokazać wszystko, jedno bardziej zaawansowany sposób, część dużo szybciej, ale wszystko, co miałam zaplanowane na dzisiaj. Ostatni slajd nam nie chce wejść. Zostaniemy z tym. Bardzo Wam dziękuję za wspólne spędzenie wtorkowego, o, udało się, wtorkowego wieczoru. Kolejny webinar będzie w przyszłym wtorek. Marlena Chlebowicz opowie Wam, nie Marlena, Asia Panasewicz i Karty Pracy, część druga. Zapraszam serdecznie, ja będę moderować ten webinar, a za tydzień w piątek Marlena zaprasza na aplikacje do nauki programowania, a w ostatnim tygodniu przed wakacjami jeszcze uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we wtorek i w piątek, w dzień zakończenia roku szkolnego, chcemy Was zaprosić na taki webinar podsumowujący pracę w tym roku szkolnym, trochę refleksyjny, trochę wzmacniający i szykujący nas na wakacje. Więc to przed nami. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Dobrego wieczoru. Thank you.